Ksiądz Michał Olszewski znajduje się aktualnie w całkowitym zawieszeniu. Duża część Polski uważa. Ja słyszałem coś o nim. Tam jest. jest coś, coś sporo kasy chyba jest. Eee... Z... Duża ilość pieniędzy zamieszana jest w ogóle w tym temacie, więc ciekaw jestem. Uważa go za kryminalistę. Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz Michał Olszewski znajduje się aktualnie w całkowitym zawieszeniu. Duża część Polski uważa go za kryminalistę. A duża o. część Polski za prześladowanego, gnębionego, szykanowanego świętego. Niemalże świętego. Jak nie znam tej sprawy, więc tylko tak na, z boku powiem na chłodno, jeszcze nie wiedząc zbyt wiele, że ogólnie jak jakiś ksiądz zamieszany jest w jakąś intrygę, no to jakaś część z tego, tej całej społeczności kościelnej, katolickiej. E, od razu zaczyna mówić o nim, zaczyna go bronić za wszelką cenę i zaczyna go faktycznie e, przyrównywać niemalże do e, osób świętych. Także e, także nie pierwszy i na pewno nie ostatni raz. Martin, dziękuję za podawany projekt wspierania i Oski gratuluję serdecznie. E, Jak tam zajmować? Dla jednych jest księdzem złodziejem i salcesonem. Przy użyciu salcesonu miał wypędzać demony. Yy, nie znam tego księdza, natomiast wydaje mi się, że, yy, że dla mnie również będzie kłamcą i złodziejem. Wydaje mi się, wydaje mi się, się Dla drugich nowym popiołuszką, tudzież Jezusem w cierniowej koronie. O! Marzysz o lepszej pracy? Nie. Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Partnerem programu jest aplikacja inwestycyjna XTB. XDB. Tu pracują twoje pieniądze. Partnerem programu jest. O co? Bądź... To, że. Czyli książek każdy inny maty, i no przecież mówię. Najlepsze w tej historii jest to, że wyrok sądu, kiedy już zapadnie, bo kiedyś zapadnie, w zasadzie tego podziału nie zasypie, bo jedni i tak go będą uważać za kryminalistę. A, tak, tak, dobra. To ja już go kojarzę. Yy, I ro... faktycznie robili z niego świętego. To znaczy na, Instagram... znaczy na Instagramie, na Twitterze. Już widziałem, właśnie, że piszą Boże. On jest taki wychudzony, strach w oczach, i w ogóle, że pobity, i wszędzie ma siniaki. Zobaczcie tylko. I pokazane jest zdjęcie. Eee, pokazane jest zdjęcie, i na tym zdjęciu absolutnie nie ma żadnych siniaków. I faktycznie jest chudszy, ale, ale nie ma żadnych siniaków, nie? Więc wmawiane jest po prostu ludziom, żeby. Wmawiane jest ludziom to, co mają myśleć. Eee, czy bdy 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 bdy. Czy nie myślałem o otworzeniu kanału na Twitchu? Skupiam się tutaj. Mógłbym, mógłbym robić livea tu i tu. Natomiast myślałem o tym wiele, i aktualnie ma to więcej minusów niż plusów. Tylko że już skazanego, albo kryminalistę niesłusznie. I ten są do egzercyzmów? No właśnie nie słyszałem, o tym salcesonie chyba nie słyszałem, nic mi się nie ubyło uży. Aż, nie, aż szkoda, a drudzy będą go uważać za gnębionego po skazaniu e, księdza, lub też uniewinnionego, ale gnębionego Przemadam. przez długi proces księdza. Walka idzie o głosy tak zwanych niezdecydowanych. W tej walce o duszę w poprzednim tygodniu na prowadzeniu była strona, nazwijmy ją, kościelna, ponieważ ksiądz Michał Olszewski wyszedł z aresztu tymczasowego po wpłaceniu kaucji. Natomiast dzisiaj, dzięki artykułowi Gazety Wyborczej, e, opartego na oskarżeniach prokuratury, no ta szala przechyla się na stronę drugą, powiedzmy, że na stronę świecką. I abstrakując od tego... Ciekawie. Ciekawie, nie? Jak będzie, jak okaże się, że gościu robił wały jakieś, że faktycznie oszukiwał ludzi e, i mimo wszystko i tak wyjdzie sobie, bo jest księdzem. Czy to w porządku, Siema, że materiały prokuratury są przekazywane zaprzyjaźnionym dziennikarzom i czy takie urabianie op opinii publicznej w pewien sposób zaburza proces, to trzeba przyznać jedno, artykuł... 100% że tak będzie, też mi się to wydaje. Spoiler, wydał parę milionów na skarpetki. Z parę milionów na skarpetki. Z jakie te były skarpetki? Korps dęst się cześć. Tu jest bardzo interesujący. Olszewski miał, zdaniem śledczych, wydawać pieniądze Shiro. na potęgę. Tak myślałem, tak myślałem. I oczywiście niezgodnie. Następny będzie na z ich przeznaczeniem. Ze wszystkich podejrzanych ruchów finansowych mnie najbardziej zaskoczyło zakupienie skarpetek za 3,5 miliona. Skarpetek za 3,5 miliona. Złotych. No bo, jeśli popat Nawet Arktiku się nie zainteresował. Nie, nie, zainteresował się. On mi napisał na priv od razu, yy, czy ten. Czy jest taka opcja. Poza tym obiecałem na, na jednym z ostatnich liveów, że następny taniec szatana, jak będzie wprowadzony, to będzie z, z twerkowaniem, więc słowa dotrzymuję. Patrzymy na inne ruchy, no to. Skarpety premium. Ej, ostatnio na Instagramie wyświetliło mi się, że można kupić skarpetki nie z lnu, tylko z kaszmiru. Kaszmirowe skarpetki bodajże. I one też były jakieś takie droższe, ale nie jakoś gigadrogie. Natomiast 3 miliony. Skiety LV X Supreme. Tak myślisz? To tak zwane skiety łysego? Wysłanie pieniędzy do mamy, wysłanie pieniędzy do taty. Jak już kradniesz, no to są pewnym standardem. Tak mi się wydaje, że to nic takiego. Ona się ślizga, Co... to kaszmirowe. To taki dodatkowy ten jest, dodatkowy, dodatkowa opcja tych skarpetek, tak? Skarpety z alpaki. I sam możesz wybrać rolepakę. Skarpety Jezusa. By nas specjalnie zaskoczyć. To za ile Jakub pokazujesz? Zobaczymy. Wydawanie kasy na hotele, na podróże. To też jest pewien standard u ludzi, którzy postanowili. Tak, Ksiądz kupił zapas do końca życia coś nie pasuje? Nie no, w początku. Mati, dlaczego się nie przebrałeś na Halloween? Ty kurwa gnoju zajebany, zafajdany. Skasuj to z internetu. 22 pasażerów w pociągu do najtorów. Zapraszam serdecznie do dołączania. Bardzo mi miło. Może dzisiaj przebijemy rekord? Rekord to 124. Zobaczymy, zobaczymy. Nic nie chcę zapeszać. Przeniewierzyć pieniądze przeznaczone na inny cel, pieniądze jakiejś fundacji. Więc to się wpisuje w jakiś znany nam schemat zachowań. Ale 3,5 miliona złotych na skarpetki, to się w żaden schemat absolutnie nie wpisuje. Jeśli uznamy, że skarpetki tej konkretnej firmy kosztują średnio 20 zł, to za 3,5 miliona złotych można kupić 175 tysięcy par skarpetek. Po co komu? 175 tysięcy par skarpetek. Ja rozumiem, że te skarpetki były dostępne w sklepie Profeto. I teraz się zaczynam zastanawiać. i o co chodzi? To znaczy, że on, on aż tak głupio. Z... Chciał, ja nie wiem, czy on chciał aż tak schować gdzieś tą kasę i, nie wiem, wystawił fakturę na te skarpetki. Jakby nie jest możliwe, żeby gościu kupił aż tyle skarpetek. Więc zastanawiam się, o co z tym chodzi. Jakiś wał poszedł, ale skarpetki są potrzebne do skitania sal -sasonu. 670 starych chłopów na live'ie, Dokładnie tak. Czy istnieje jakiś alternatywny świat, o którego istnieniu w ogóle nie wiedziałem? Świat, w którym mnóstwo ludzi zakupuje. No, Budda by wiedział, no tak, Budda by wiedział, to prawda. Jest skarpetki w sklepie. Afera skarpetkowa. Profeto. No może tak, zdarzają się rzeczy, o których nie słyszałem. Zdarzają się sklepy internetowe, o których nie słyszałem. I może rzeczywiście e, ksiądz Olszewski. Rozkręcił jakieś skarpetkowe Eldorado. Mógł go I... ścianki kupić. Zniósł handel skarpetkami. Jest syro, kobita twoja, taka. I na poziom nieosiągalny dla innych. Coś in... tam z syrami związane, ale nie wiem. Innych księży, Coś tam pisała stać na, na tym na Discordzie o Tarzu Pint. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. A nawet dla innych przedsiębiorców. Być może tak było. Po prostu jestem tym faktem bardzo, bardzo zaskoczony. Na swój sposób cała ta historia handel skarpetkami w takiej skali, akurat przez sklep Profeto. Cudowne, cudowne. A cała ta historia mnie wręcz fascynuje. Wróćmy jednak do artykułu. Ksiądz Olszewski miał wypłacić przez lata ponad pół miliona złotych z bankomatów i kolejne mniej więcej pół miliona złotych po prostu z konta w banku. Tu pozostaje pewien znak zapytania, bo genera... Loteria skietkowa i trzeba było kupić na przykład taką karteczkę z kościoła, za 20 zł, i jak ten, jak e, kupisz tą, skaz, tą, e, tą karteczkę z kościoła, to wtedy masz szansę, szansę zgarnąć jedną z 135 tysięcy par skarpetek. obnoszonych. Przed gotówką jest w Polsce legalny, i jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś poszedł siedzieć za to, że wypłacił pieniądze z bankomatu. Więc może być to podejrzane, może nam to dawać do myślenia. Ale no, raczej nie jest to przesłanka do tego, żeby komuś postawić mocny zarzut. E, owszem, można się zastanawiać po co księdzu tyle kasy, e, ale nie można ze stuprocentową pewnością stwierdzić, że ta kasa poszła na cele niecne. Dalej dowiadujemy się, że na przestrzeni lat nieco ponad milion złotych wydał ze swojej karty kredytowej. No właśnie, nie swojej, tylko z karty kredytowej e, Profeto. Między innymi na podróże i hotele. To między innymi pozostawia spory margines, nie wiemy do końca w jakich proporcjach, e, na co. Ponad milion złotych miało iść do firmy zajmującej się produkcją wideo, powiązaną e, z panią wiceprezes Profeto i z obrońcą księdza Olszewskiego, czyli mecenasem Wąsowskim. 150 tysięcy do matki księdza, a 100 tysięcy złotych do jego ojca, chociaż tam się pojawia wiadomo. magiczne słowo pożyczka. Następne 4 miliony złotych miały iść na wyposażenie studia. Kajsa okay, la ale zarzuty nie są, ale za... są zarzuty, ale nie jest skazany. Ta, yy... Tylko, że tutaj będzie gościu święty, nie? Jako, że świętą to przez świętego wpierdol nie będą trzymać. Muzycznego, no i te 3,5 miliona złotych na. Dom ze skarpet. skarpetki. A teraz obrona. I to obrona. kasa de, casa de Dosłownie, bo głos zabrał obrońca księdza Olszewskiego, czyli mecenas Krzysztof Wąsowski. On stwierdził, że artykuł Gazety Wyborczej to jest jedna wielka manipulacja. I że owszem, jeśli płatności kartą kredytową były, bo były, to była ona, ta karta. Połączona z zupełnie innym kątem, z kątem, na którym nie było pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Eee, z całej serii wpisów mecenasa Wąsowskiego, które teraz możecie. Jak religijne, to niewinne. No wiadomo, że tak. zobaczyć. Nawet się troszeczkę rymuje, więc, więc jak coś się troszeczkę rymuje, to wtedy trzeba za tym iść. Wynika, że były dwa konta. Jedno konto Profeto, gdzie pieniądze były od dawna z różnych źródeł, i konto. Drugie e, projektu Archipelag, tego feralnego projektu, albo raczej aferalnego projektu. E, I te pieniądze właśnie są pod lupą śledczych. Zdaniem mecenasa Wąsowskiego, cały artykuł dotyczy nie tych pieniędzy. E, to znaczy, ktoś Który? Kto się grubo pomylił i zaczął analizować nie to konto. Gazeta Wyborcza, łagodnie mówiąc, nie ma u mnie. Reputacji gazety, która się nie myli. Ale zastanawiam się, czy gazeta wyborcza mogłaby się pomylić aż tak grubo i wypuścić artykuł aż tak bez sensu. Albo inaczej, bo to, że byłaby w stanie to. O, to, wiola, w sumie, wiola, tak, wiola, to w sumie wierzę, że byłaby w stanie wszystko napisać i wszystko wypuścić. Ale czy prokuratorzy, którzy przynieśli w zębach dziennikarzowi gazety wyborczej e, te swoje ustalenia, czy oni mogliby się pomylić aż tak grubo? E, no to Wydaje mi się, że nie. B, B, przepraszam, Marcin Skarpety zbiera, dokładnie, bo chce przebić ten, ten rekord. To by świadczyło... E, to nie jest maska, to jest make-up. O nich nie najlepiej i to trochę daje do myślenia, że aż tak grubo mogliby się jednak nie pomylić i że mecenas Wąsowski być może nagina, ale jednak w drugą stronę. Tematem następującym. Czy ksiądz Olszewski e, wiódł... Ale się zesrałeś? No. Twoje wystawne życie na legalu, czy na nielegalu? Bo to... Ja myślę, że na nielegalu. Myślę. To, co ja mówię podczas tej transmisji, Wysoki Sądzie, to są jedynie moje przepuszczenia, to są jedynie moje wolne myśli, które rzucam w momencie, gdy słyszę dane informacje. ...że żył wystawnie, to chyba tutaj zgoda występuje. A, no i jak zakończył swoją serię wpisów mecenas Wąsowski, tu akurat trzeba się z nim zgodzić, że Budynek, który miał powstać za kasę Funduszu Sprawiedliwości rzeczywiście powstał, faktycznie stoi i możecie go na zdjęciu zobaczyć. Przypomnijmy, że ksiądz Michał Czeski ma zarzuty przywłaszczenia powierzonego mienia, ale nie Weźmy, że ten ksiądz jednak winny, nie przyznał się do winy. Prokuratura przygląda się. To prawda, co mówił żyżej ostatnio? Yy, co dokładnie. O tym, że się lubimy? Powiedział? Temu, że Profeto dostało 66 milionów z Funduszu Sprawiedliwości na projekt Archi... Że mieliście razem tłuc się na fejmie. Faktycznie, ostatnio robiłem transmisję i ktoś powiedział mi, jakiś Ancylon powiedział, że Meduza podbił do kogoś i że coś tam a propos walki było. I DZZ albo Wenek na Twitterze wczoraj wstawili krótki fragment, jak żyje, mówił, że za 200 euro zrobisz wszystko. Na 200 euro jest fajna, fajna melodia. Eee, więc zapraszam serdecznie. Ja ci to wysłałem w formie szata. Dokładnie, w dokładnie tak eee, Meduza podszedł do Żiżej'a e, i Żyżej e, zapytał, czy może jakaś waleczka. Eee, I Żyżej powiedział, że w grudniu, Wojtek Gola, w grudniu Wojtek Gola do niego dzwonił, że e, a, a pro, z propozycją walki ze Spesińskim. E, no i Żyżej mu odpowiedział, że nie, że my się lubimy, że nie będziemy się przecież bić. E... Więc e... pytanie do mnie, czy to prawda, że miałem się bić z Żyżejem? Nie wiem. E... Mamy, moi drodzy, mamy, moi drodzy, październik i ja się dowiedziałem wczoraj, że w grudniu Żyżejowi zaproponowali, bo mnie wojtek Gola chyba po prostu zapomniał e... zapytać, czy, czy, czy chciałbym. Wy się lubicie? Wiesz co? Powiem ci, że ten. Powiem ci, że całkiem. Po mamy kontakt, to nie jest tak, że jakoś ze sobą rozmawiamy. E, natomiast e, ja chyba nic do niego nie mam. Wydaje mi się, że wydaje mi się e, z tego, co kilka razy gdzieś tam rozmawialiśmy, się złapaliśmy taki całkiem w porządku. wobec mnie nie był w porządku. Poza tym istnieje naprawdę spore prawdopodobieństwo, że razem zrobimy e, ten, jak to się nazywa, to chodzenie po, po jakiś urbex, tak? Że ten urbex razem zrobimy. Zostać oszczędzony? parasite, To straszny. ja wiem, Jotka, ja wiem. Kipelak, wyspy wolne od przemocy. Mimo, Ghost że... hunting, tak, ja się zawsze z tego śmiałem, ale szczerze, jak zawsze mówiłem, że gdybym był tam na żywo, to chciałbym się zesrać. A kogo chciałbyś pobić? E, wiesz co, powiedziałbym to publicznie, ale wydaje mi się, że obraziłbym uczucia religijne niektórych osób, więc raczej tego nie powiem. Że ...nie spełniało wymagań formalnych i merytorycznych, by takie pieniądze otrzymać. Urzędnicy, którzy decydowali o przyznaniu tych środków, mieli być w zmowie z osobami, które te środki otrzymywały. Z tego względu uznano, że mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą. Oczywiście żartuję, 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 żeby nie było. Grupą przestępczą. Ta zorganizowana grupa przestępcza, powiedzmy. Kogo? Wiesz co? Dzisiaj się zastanawiałem, czy w ogóle chciałbym się jeszcze bić z kimś. Nie mam pomysłu. Jak dostanę jakąś informację, jak faktycznie wiesz, na przykład ten projekt bycie Jason State, ten fajnie ruszy, powrót do formy będzie i coś mi zaproponują. To spoko, e, natomiast sam jakoś nie będę się w to mieszał. mam w to. Powiedz sobie szczerze, nie wygląda groźnie. E, nie wygląda jak pruszków czy wołomin. No ale też mówimy o przestępstwach gospodarczych, więc groźnie wcale wyglądać nie musi. Sprawa jest zawiła. Ktoś nas mocno Martin, robi w konia, objętnie. albo wyborcza na skutek złych informacji, albo mecenas Wąsowski. W sumie taka jego praca. Zobaczymy, co uzna sąd. W każdym razie, w każdym razie trzeba sobie powiedzieć jedno. Powiedzenie puścić kogoś w skarpetkach nabrało zupełnie innego <laughs> znaczenia. Tyle było gadanie o pieniądzach. Ja myślę, że Krzysztof Stanowski stworzył ten cały film, tylko po to, żeby na końcu móc powiedzieć taką płędę.